Wyjście ze strefy komfortu, adaptacja, inicjatywa, prędkość. To są te słowa kluczowe, które odmieniają się na wszystkich odprawach. A ja przyjechałem tutaj dzisiaj, żeby zobaczyć, czy one się odpowiednio materializują. I jestem tutaj bardzo podbudowany zarówno postawą wszystkich żołnierzy, jak i procesami, które tutaj zachodzą. Z perspektywy szefa sztabu generalnego, który zajmuje się organizacją systemów funkcjonalnych, zajmuje się planowaniem, programowaniem rozwoju sił zbrojnych, chciałem, aby to tempo zmian było tak wysokie, aby zapewnić wprowadzenie, implementację tych zmian w jak najkrótszym czasie. Dlatego też to wszystko, o czym rozmawiamy w Warszawie, musi być równolegle sprawdzane, implementowane na ćwiczeniach wojsk. Dlatego jeden ze związków taktycznych realizuje takie zdania na ścianie wschodniej, właściwie we wszystkich obszarach i we wszystkich domenach. Nie tylko jeżeli chodzi o przerzut wojsk, samą aktywację, ale również rozwiązania systemowe dotyczące systemów dowodzenia, rażenia, rozpoznania. I nie ukrywam, że poziom, czyli poprzeczka, która została postawiona przed 12. Szczecińską Dywizją Zmajezowaną, jest bardzo wysoko. To ćwiczenie daje nam również masę wniosków, które doprowadzą nas do rozważań nowych rozwiązań systemowych, prawnych. Tak, aby można było jak najszybciej w obszarze gotowości bojowej wojsk, czy też w obszarze ochrony informacji niejawnych, urealnić to, żeby to były rozwiązania na miarę dzisiejszych czasów, ale również takie, aby można było realizować zadania stosownie do zagrożeń, które się pojawiają. Także ćwiczenie jeszcze się nie zakończyło, tak żeby jak najszybciej wrócić do domu, ale żeby być w gotowości do kolejnych ćwiczeń. Nie ukrywam, szanowni państwo, że tego typu, tej skali ćwiczenia będą odbywać się również nie tylko w domenie lądowej, będą ćwiczyć jednostki Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i będzie ich na pewno coraz więcej. Są ściśle zsynchronizowane z operacjami czy ćwiczeniami Armii Amerykańskiej, także będzie tego na pewno więcej, tak aby wszyscy Polacy po prostu czuli się bezpiecznie. Dziękuję.